It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. No i dziś przyjechaliśmy kolejny raz na stawy włościańskie. Będziemy łowić totalnie z drugiej strony. Tutaj dużo roślinności. Mam nadzieję, że jakoś będzie dawać się rzucać. Także tak to tutaj wygląda. Żeby mieliście okazję zobaczyć z drona tutaj między innymi to miejsce. Wtedy łowiłem tam, gdzie tamta grupa wędkarzy. Też udało się fajnie połowić. Mam nadzieję, że dzisiaj z tej strony też będzie ok. Także rozpakowujemy się. No i działamy. Także mam nadzieję, że widzimy się przy rybce. Piękne, mocne branie. Ale leci. Pierwsze dzisiaj konkretne branko. Tak, na razie nic się nie dzieje. No to uszanować trzeba. Mamy dzisiaj kilka pelecików na testy. Między innymi zemce karpia, tak jak mówiłem ostatnio. Samo słodkie. Zobaczymy, jak się to spisze dzisiaj. Ale leci. Pełna agresja. Ale są tutaj ładne ryby ogólnie. Będzie podlinkowane film z poprzedniego wypadu tutaj. Też się udało fajne rybki złowić. Piękny karp. Duży, ładny lin. I trochę innych ryb. Także mam nadzieję, że teraz uda się coś wyjąć. No jest daleko, jest. Widać tam. No bo on nawet nie chciał ze mną jechać, tylko on od razu uciekał. O, jak się tu walnął. Wiesz, od razu węda uciekała, nie było nawet o czym gadać. Hasło wędkarza to machaj wędą, ryby będą. No jest daleko. Jest coraz bliżej. Widzisz, jak on taki wylajtowany jest, tamten też. Ej, spory jest, nie? Taki malutki. Tak mówiłaś. Duży. Tak, opata. Idziemy do kołyski. No, ładnie. Obym nie wpadł. No, trzeba uważać. Ale konkretna rybka chociaż. Super. Pięknie. Ale pięknie walczył, nie? No tak, no widziałeś, że na początku to w ogóle nawet nie było szansy o ciągnięciu go. Miałeś dobrą zabawę. No, także ładnie. Ale tym razem Osmo, a nie MC Karp zrobiło robotę. Mimo, że dzisiaj głównie testujemy MC Karpia. Tak się skusiliśmy, bo już 2 godziny nic nie bierze. No dobra, przerzucamy i czekamy na kolejną sztunię. O, ładny odjaździk. Ale ja podciągałem dopiero. Przed sekundą. To na spokojnie, idę po podbierak. Nie odpuszczam. Jest chwilę tamtą. Ale to w prawo ucieka. Ale ciągnie. Wiesz? A tutaj są te
Końcówka, nie pamiętam, Fiederbajta chyba. Tak, końcówki kulki miałem, założyłem, nie? No spokojnie, ale ładnie odjechał. Odjechał ładnie. Dobra praca na hamulcu i będzie dobrze. No już jest coraz bliżej. Tylko tu trzeba uważać, bo to jest strasznie dużo badyli. Więc już widać, że nie będzie łatwo. Ale... wow. Obym tylko nie wjechał. Było blisko. Już mi jedna noga poszła, ty. Się pokrzywę wonem. A się, że coś myślałem, że wjechałem, nie? Tylko jedna noga mi została, jeszcze szansa była. Tak blisko, nie? Na pewno na ciebie. Zejście nie będzie tutaj łatwe. Prawie pojechałem do wody, także wypuścimy go spod bieraka. Żeby było. Ale jest tu ściutki. No widać było jak giełmędę, a tu nie ma. No nie, no tu wędeczki. Nie, ale one wszystkie są tutaj takie duże właśnie, to jest ekstra, nie? Uwaga, bo to uwaga. Różnie może być. No, zobaczcie jaki ładny, duży. Bardzo ładny. Także masz bardzo ładne dwa karpie. A ty ile masz? Waleczne. Zero. Na razie. Ale dzień się jeszcze nie skończył. Także trzeba przerzucić. Liczymy na coś jeszcze. Czy coś się uda, tak? No. Ale bardzo fajny, ale jak odjechał, kurde, walecznie. No widziałeś jak leciał. Naprawdę super. Super waleczne ryby. Mega odjazd. Także no naprawdę. Nieźle. Tutaj nie dzieje się na tą chwilę nic. Także fajnie, że rybka zaczyna współpracować. Tym razem ta rybka wpadła na turbo mini larwa. Także no nic, przerzucamy, czekamy na kolejne sztuki. Przy samej wodzie mamy dwa fajne domki. Akurat nic nie pokażę, co wygląda w środku, bo są pozamykane. Można zobaczyć tylko z zewnątrz, jak to wygląda, jaki klimat. A za domkiem, normalnie w takim drewniaku, zwykła toaleta. Wszystko w toalecie. Normalnie bieżąca woda. Super. Prysznic. Terma, ciepła woda, te sprawy. Ale klimat jest super. Tutaj jeden domek. Pomiędzy toaleta taka. I drugi domek. Takie nie najmniejsze. Normalnie palenisko, ognisko, te sprawy, hamaczek. Obok jakieś widać na większe zbiorowisko, jakąś imprezę. Wszystko koło wody można sobie zostać na noc, na ryby. Klimat jest niezły. Nawet tak po prostu sobie posiedzieć w ciszy, spokoju, żeby nikt nie przeszkadzał. O, widać w jakiej odległości to jest woda, a domek. Cały czas. Jest? Ale kurde, już jak jedliśmy, nie? To tak mówiłem, kurde, ale czy to... Ale zawsze tak jest, kurde, pójdziesz tu się...
Bebek tam był. Okej. Okay. Tu trwa nasz ala piknik. A tutaj piękne branie. Już. Później się obróci na drugą stronę. Dzisiaj ogólnie ciężej z rybami. Rzadko komuś coś wpada. Dzisiaj też jest taki miks pogodowy, nie? Tak. Bo a to chłodno, a to ciepło, a to słońce, a to kurde zaczyna wiać. Aczkolwiek bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o temperaturę samą, bo nie ma upału. Jest bardzo fajnie, miejscówka bardzo fajna. W cieniu, także super. Ale się odpala. Czułam jak będzie lecieć. Widzisz? No. Ale ja już wiem co to będzie. Bo czuję na wędce po prostu, że ona już odes robi. Wszystko doświadczenie mam. No. Ładnie odjeżdża, ale każda ryba tutaj tak odjeżdża. Prawdę mówiąc. O, na przykład teraz tak zawiało, nie? I cień się taki zrobił i tak się zrobiło, kurde, tak? Ucieka. Bardzo. Ach, ten zapach grilla w powietrzu. Tak, nie? Tak. No, widzę coraz bliżej. Ale co chwilę ma coraz więcej chęci na ucieczkę. Ale już tu jest. Dobra. Trzeba poczekać. Siedmiu. Ale nie na tyle, żeby wyciągać żyłkę, nie? Yes. Mamy agresję. Cię! No ładnie, dobra, wypuszczamy, bo ciepło jest. Nie ma co męczyć. Tak. Dobra, ja go wypuszczę. Tak. Żeby nie wpaść do wody. Bo u mnie to po prostu większe prawdopodobieństwo. Zbudziamy go może powyżej. Ale jest ładny, duży. Ale tu koła zrobił. Zobacz jaki duży, nie? Mhm. Nie wiem czy kamera to oddaje, ale spory. No nie, no mówiłam, że taki duży. Nie mamy wagi, więc nie ważymy, ale jest naprawdę ładny. Wydaje się fajnie. No ładnie, a jeszcze dzisiaj nic nie złowiłem. Dzisiaj na moją wędkę jeszcze nic. Jest słaby. To było w trakcie. Proszę bardzo. To będzie kolejny rzut po moją rybę. Ale urwał. Zimowego? Jedzie! O kurde! O! Ciągnie cały czas! O! Ale objazd! Ale objazd! Tam raczej nic nie ma, nie zacięła się. A szkoda. Jak nie ma czasem to nie ma, jak jest to. Zobacz na ten,
Widziałem z daleka. Dobrze będzie widać, bo ja trzymałam kamerkę i wędkę. Poczekamy na nią. A, bo ona do prawej uciekła. Może się nie splączy z prawą wędką. Ta jest pod twoją, tak? Tak, chyba pod moją. Dobra, to ściągnę ją szybko. Jest. Gdzie wolisz? No spory też. Ale jak ciągle. Nie no, walka to jest pierwsza klasa. Kurde, jeszcze dzisiaj nic nie złowiłem. Naprawdę ty. Fachowiec. Jak ja jeżdżę sam, to wtedy łowię. A jak jeździsz ty, to tylko ty łowisz. Tak? Widzisz? Tak to jest. Dobra, to przerzucamy tak naprawdę obie, bo tutaj było branie na pierwszą. Nie liczy się ilość, a liczy się jakość. Tak? No i przyszedł czas, że my także się zwijamy. Mi się za dużo nie udało niestety złowić, a tak naprawdę nic. Ale za to żonie się udało parę ładnych karpi wyjąć, także dzień jest udany. Cisza, spokój. To jest to, co zazwyczaj stawiamy na pierwszym miejscu. Jest tutaj mega klimat. Naprawdę na wypoczynek coś pięknego. Są tutaj domki. To, co widzieliście. Także łazienka, prysznic, wszystko jest na miejscu. Więc jeżeli ktoś chce odpocząć, a dodatkowo zarzucić wędkę, spędzić ekstra czas, no to naprawdę warto przyjechać na Stawy Włościańskie. Jest tutaj naprawdę mega klimat. Właściciel bardzo sympatyczny, także idzie i pogadać, zrobić sobie grilla. Naprawdę, no przepięknie to wygląda. Także my już na dzisiaj kończymy. No i standardowo widzimy się na kolejnym łowisku.